Hej, siemanko, z tej strony Jandero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam wam o streamach w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18 oraz o nowym kanale Jandero Live. Linki macie w opisie. Zanim przejdziemy do treści odcinka, to drobne info z mojej strony odnośnie BlizzConu. Jak już wszyscy dobrze wiemy, BlizzCon odbędzie się już w ten piątek, gdzie dowiemy się, nad czym pracował Blizzard przez ostatni rok. I najprawdopodobniej zobaczymy zwiastun do nowego dodatku. Tutaj macie plan całego BlizzConu, co i o której będzie godzinie. Więc chciałbym was serdecznie zaprosić na wspólne oglądanie tego wydarzenia w piątek między godziną 17 a 18. Mniej więcej w tych godzinach zaczniemy, a stream potrwa być może do pierwszej albo do drugiej. Będę oglądał BlizzCon wraz z innym streamerem, czyli Mroźnym, gdzie oboje będziemy mieli odpalony strumyk na swoich kanałach na Twitchu. Link do mojego Twitcha oraz do Twitcha Mroźnego macie w opisie pod filmem i mam nadzieję, że zobaczymy się na piątkowej transmisji na żywo, gdzie zagramy sobie w BlizzConowe bingo przygotowane przez widza. Pozdrawiam cię, Kenny. A teraz przejdźmy do materiału. Już ostatnio mówiłem, że do sklepu Blizzarda trafi nowa oferta 12-miesięcznej subskrypcji, która będzie zawierać dodatkowe rzeczy do gry w postaci mountów. Do Wrath of the Lich King Classic otrzymacie nowego mounta Nightmarish Emerald Drake. Natomiast do obecnej wersji gry będą to mounty z obecnej oferty na pół roku, czyli taką rybkę Wondrous Wave Whisker oraz dodatkowo trzy nowe wierzchowce. Murloc na sterydach, Gleaming Moon Beast, który potrafi latać oraz jeszcze jeden mount, który na chwilę obecną nie wiemy, jak będzie wyglądać. Aczkolwiek widać, że będzie to smok, który być może będzie przystosowany do obecnej formy latania, jakim jest Dragon Riding. A teraz drobny lorowy spoiler alert z nowego cinematika, który wypuścił Blizzard. Dlatego jeżeli nie chcesz sobie spoilerować nadchodzącej historii, to przewin do minuty, którą masz pokazaną na materiale. W zeszłym tygodniu wypuszczony został cinematik pod nazwą A Crown of Flame, zapowiadający patch 10.2 Guardians of the Dream, który jest zrobiony naprawdę fenomenalnie. Możemy zobaczyć, jak smocze aspekty i inne ważne osobistości ze świata Azeroth przygotowują się na wojnę przeciwko Firakowi, gdzie sam zainteresowany staje się w posiadaniu legendarnego Two-Handed Axa Fyr Alaf, który za jego pomocą otwiera przejście do Emerald Dreamu i udaje się w kierunku nowo powstającego World Tree Diamir Drasim. Cinematic jest naprawdę świetny, a Fyrak jest bardzo prostym, a zarazem świetnym villainem. Link do omawianego filmu możecie znaleźć w opisie tego materiału. W trzecim sezonie Dragonflightów będzie można zdobyć broń z legionowego dungeonu Blackrock Hold, jakim jest two-handowy Polarm, który wygląda jak Kilof. Model jest bardzo ładny, a jej główną statystyką jest Agility z Critem oraz Hastem. Świat WoWa aż huczy od informacji związanych z rzekomymi przeciekami, które dotyczą nowego dodatku, który miałby zostać ogłoszony na piątkowym BlizzConie. Najpierw mieliśmy przeciek niby cinematiku, potem wykopane pliki z nagrodami za kupienie wersji nowego dodatku. A teraz mamy już przedstawioną grafikę, która wygląda na typowo blizzardową, w której mamy przedstawiony nowy kontynent, jakim jest Avaloren. Jak widać, dataminerzy i ludzie od teorii nie mylili się i jest to bardzo prawdopodobne, że nowy dodatek będzie działo się właśnie w tym samym Avaloren, gdzie głównym motywem mają być Elf and Dwarfy. Zobaczymy, ile będzie w tym prawdy na piątkowym BlizzConie, na którego raz jeszcze serdecznie zapraszam. Piątek o godzinie 17.30. Jutro jest pierwszy dzień listopada, co jest równoznaczne z nowymi przedmiotami w Trading Poście, gdzie przygotowałem dla was taką oto graficzkę, na której macie pokazane, co będzie można w tym miesiącu zdobyć oraz za jaką cenę za Trader Standard. Pojawiły się nowe Twitch dropy, które będzie można zdobyć od bodajże 7 listopada, a jest to Battle Pet Baby Alpaka o imieniu Dotty oraz mount z kart TCG, jakim jest White Reading Camel. Będziecie mogli zdobyć te dwie rzeczy, oglądając transmisję na żywo na platformie Twitch TV. Wymogiem jest obejrzenie transmisji łącznie przez 4 godziny u twórcy, który będzie streamował World of Warcraft. Dlatego zapraszam do siebie, link w opisie. Przypomnę wam jeszcze o możliwości zdobycia darmowego mounta, jakim jest Armored Bloodwing z Amazon Prime Gaming. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie. Brawl PvP w tym tygodniu to Packed House. Rozpocznie się event z okazji Dnia Wszystkich Świętych, czyli Day of the Dead, który potrwa do 3 listopada, gdzie będziecie mieli okazję na zdobycie armoru dla Dragon Ridingowego Smoka, który wygląda tak jak ten na materiale. Od jutra będzie także weekly event na World Questy, gdzie będziecie otrzymywać większą ilość reputacji oraz do odebrania będziecie mieli questa. Quest polega na zrobieniu 10 World Questów, a po jego ukończeniu do wyboru będziecie mieli badża, który podniesie wybraną przez was reputację na Dragon Eyes. W niedzielę otwarty zostanie Dark Moon Fair, który potrwa do soboty, czyli do 11 listopada. A fixami w tym tygodniu będą Fortified, Storming oraz Bursting. World Bossem w tym tygodniu będzie Bazual oraz Zezakali Elders w Zarelek Caverns. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Gridvolta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. Przypomnę wam jeszcze raz o piątkowym streamie z BlizzCona o godzinie 17.30. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz dla statystyk. Trzymajcie się, hej!